Cześć, Drążki, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Party. Słuchajcie, jako że mam dosyć mało czasu, ponieważ już jest tak naprawdę godzina 13, nie wiem, czy zdążę wrzucić ten odcinek typowo na 13.30, bo oczywiście zająłem się, kurde, pierdyliardem innych rzeczy, zamiast nagrywać odcinek na 13.30. Nieważne, ostatnio mam po prostu troszkę rozregulowany dzień przez to, że nagrywam w sumie i wrzucam odcinki wam w sumie rano i potem na te popołudnie tak za bardzo nie mam. Ale powiem wam takie ładne i mam nadzieję... No wszystkich chyba cieszące info. Dzisiaj chcę nagrać jaskiniowca, tak. Dzisiaj i to na pewno nagram, bo tak naprawdę już się zastanawiam nawet, czy na teraz nie nagrać, ale nie zdążę akurat na tyle tego zrobić, bo minimalna jakaś tam, może nie fabułka, ale po prostu jakiś tam motyw będzie w tym jaskiniowcu, więc po prostu muszę to zrobić tak, a nie inaczej. Dobra, wygraliśmy pierwszą gierkę, także spoczko, elegancko, pięknie, ładnie, więcej już wygrywać nie muszę. Z tego co widziałem, raczej widzów nie ma, bo to w sobie jest poniedziałek, a w poniedziałek zazwyczaj party nie nagrywam, więc nawet jeżeli jakiś widz faktycznie to... No dobra, już jest, już mnie poznali, także... szybko poszło, szczerze mówiąc, wystarczyło wygrać jedną gierkę i już zaraz ogarnęli, że ja to ja i siema, jestem tutaj. Także cóż, gramy tak czy siak, walczymy, żeby przetrwać, żeby przeżyć i w ogóle, także spoko, damy radę. I'm the best player on the Minecraft party, także jak nie będzie cięło czy coś, to będzie ok. Bo zawsze tam gdzieś przy końcu przycina i to jest zawsze przerąbane, jak to przycina przy końcu. Okej, ja tu sobie zabieram potki, zabieram sobie potki. 2 i 3 i 1 i 2 i 5 i 6, 1, 2 i 3 i kuźwa. O, trzeci. No, no było całkiem spoczko, ale... Ale niestety zabrakło mi palców na klawiaturze. Dobra, F5, prawda, i elo, jedziemy. Zobaczymy, cóż tam się będzie działo. No tak, to ja, to już nie musicie 25 tysięcy razy pisać. LJ, no LJ, no kuźwa, to jest LJ, halo, o co chodzi? No, no nie rozumiem, jak ty, przecież ty nie grasz na tym serwisie. Jezus Maria, jak to daleko jest. Dobra, zielony. Ja patrzę na jasno zielone, a tu ciemno zielone. Widzicie, jaki kurde ze mnie wróżbita. O, Boże. Dobra, jestem tutaj, czarny, tu jest biały, tu jest niebieski. Pomarańczowy. Serio? Ale miałem, ale zdupiłem. Pewnie gdzieś tam koło mnie było też fioletowy, tak. Pomarańczowy, ale no niestety nie pykło, także... I nieważne, nic się nie stało, także ja się w ogóle tym nie przyjmuję, prawda? Bo i tak odcinek nie będzie super długi, będzie trwał max do 10 minut, bo muszę go jeszcze wrzucić i on się musi jeszcze oczywić, znaczy ja go wrzucę w przeciągu tam, nie wiem, 2-3 minut może, ale jeszcze zanim YouTube to przetworzy, to kurde będzie trwało jeszcze z 15 minut, więc muszę to zrobić tak, żeby idealnie na tą godzinę po prostu to wszystko było. Zobaczymy, czy nikt się na mnie nie sfokusuje, miejmy nadzieję. Żeby, wiecie, znaczy na polu to tam se mogą mnie bić, to o mniej więcej chodzi w grze, ale chodzi, że poza polem, że jak już wypadnę, czy mnie będą dalej bić, czy nie, miejmy nadzieję, że nie. Dobra, ciśniemy, o już teraz mnie uderzyło, no i teraz dupa, teraz sobie polecę tutaj, a już to mamy fokusa, oczywiście, jeden, drugi, super, fajnie, także ja już sobie pograłem ogólnie w tej gierce, fajnie, także fajnie, nie, bo sobie już nie pogram więcej tak naprawdę, nieważne. Dwie albo trzy osoby się na mnie sfokusowały, także spoko, nie? Także już widzę, że są widzowie, także elo, nie? Także nie pozdrawiam ogólnie, bo mi przeszkadzacie w grze i to nie przeszkadzacie tak, jak powinniście przeszkadzać normalnie graczowi, tylko przeszkadzacie mi tak, że nawet nie mogę sobie wejść na tą arenkę, także fajnie, fajnie macie ogólnie, nie? Fajnie macie. Myślicie, że jesteście takie kozaki, bo się rzucacie we dwójkę, trójkę na jedną osobę, która jest poza w ogóle areną. Fakt, to jest powód do dumy, tak, to jest na pewno powód do dumy, no, Myślcie sobie tak dalej, żyjcie sobie dalej w tym swoim waszym małym, dziwnym świecie, a ja jadę dalej w ogóle, o, to jest w ogóle najlepsza gra na fokusy, po prostu tej gry nie da się wygrać, jeżeli jest co najmniej jeden kuźwa widz, nie, po prostu, bo to jest niemożliwością, nie, o, już mi da, już, jedyny twój cel, kuźwa, widzu, to jest tylko i wyłącznie przeszkadzanie youtuberowi. Fajny masz cel w życiu, powiem ci. Powinieneś, kuźwa, zająć się swoim życiem, swoją dupą, a nie tylko latać mi i przeszkadzać mi. No ale dobra. Jak się ma, kurde, zamiast mózgu piórka, no to co ja ci poradzę. No to tak niestety jest. No jeszcze dirtem mi tu gasi, kuźwa. Nie dość, że
mógłbyś chociaż diaksami to gasić, kurde, jakieś porządniejsze te bloki, a nie jakieś, kurde, dirty śmieszne. Co to w ogóle jest dirt w ogóle? Weź wyjdź w ogóle, co za biedny blok. Jakimś konkretniejszym blokiem mógłbyś to gasić w ogóle, no. Dirty mi gasił, no kuźwa, i wielce co on chciał, kurde. No i co on chciał osiągnąć w ogóle, ja nie wiem. Ja nie mam pojęcia w ogóle, nie? Dobra, jedziemy. Pozdro Jutta. Wydupcie mnie, pocałuj, kurde, bo tylko przeszkadzać ubiecie, kurde. Po raz kolejny odpowiadam wam na pytanie, dlaczego youtuberzy nie lubią nagrywać się z widzami odcinków. Bo wy nie potraficie z nami nagrywać odcinków po prostu, bo jedyne co robicie, to się fokusujecie i robicie wszystko, żebyśmy nie wygrali. Bo po prostu nie umiecie sami wygrać i się tego prujecie po prostu, że o dobra, to przeszkodzę jemu, bo ja sam nie umiem wygrywać, no to jemu przeszkodzę, prawda, żeby on miał gorszy odcinek, prawda, bo nic nie będzie wygrywał i on będzie taki słaby i wszyscy będą mówić ludzie, że on jest taki słaby w te gry i w ogóle, a to nie o to chodzi, że my jesteśmy słabi, tylko o to chodzi, że właśnie jak się fokusuje jedna, dwie, trzy osoby, no to raczej ciężko jest, kurde, nagle tak wygrywać wszystkie gry, no to tak raczej nie za bardzo to wychodzi, no tak sami przyznacie, że to jest jednak o minus 100%, elo, no i na sam koniec minus 100%, to jest w ogóle, to jest najlepsze w ogóle, bo się zagadałem, no nieważne, one in the chamber, tu w ogóle ty, tu przepaść była, ja sobie tak skoczyłem, spoko, ja sobie uciekam w takim razie. Nikt mnie nie zaszczeli, bo pewnie od razu mnie ktoś zaszczeli, nieważne. Hadong. Jop. Olololololo, ojojoj. Ej, no oni mnie się na mnie rzucają w ogóle, no get the fuck out, no i Kremo, ten co kuźwa wielce pozdrawił YouTube, no. No i ciebie nie pozdrawiam. No i tyle mu napiszę i niech się czuje, że cię nie pozdrawiam, także no. Wszystkich fokusów z dupy, no, kuźwa. Nauczcie się grać normalnie, a nie tylko fokus na jedną osobę, bo to już nawet nie jest. To już nawet nie jest, kuźwa, śmieszne, tylko żałosne. O, chyba dobrze napisałem żałosne, ale nie wiem. Brak słów. Czekam na koniec wakacji, żeby nagrywać, jak was nie będzie. I ciul z wami po prostu, nie? Ciul z wami, bo wy nie potraficie, kurde, grać po prostu z tymi. Nie potraficie po prostu grać z youtuberami, no i niestety. Ja sobie będę po wakacjach nagrywał spokojnie, wtedy kiedy wy będziecie w szkołach, wtedy będę sobie mógł na spokojnie pograć ewentualnie z tymi zagranicznymi, prawda, bo oni mnie tak nie znają, się tak nie fokusują i będzie dobrze. Ojejku, bo się popłaczę. Wy mnie cały odcinek obrażacie, o. Fokus to jak obraza dla mnie. English. W dupę se wsać English. Nawet nie wiem, czy dobrze napisałem English. Nie wiem, czy dobrze napisałem. W dupie to mam to tak naprawdę. No weźcie, skończcie już, no widzicie, o, i nawet nie potrafią, kurde, ten, co za w ogóle niewychowane ludzie, no. No wreszcie, fajnie. Czy będzie jakaś gra, gdzie nie będzie można się fokusować? Horse Race to nie jest gra, gdzie się można fokusować. O, tutaj też nie ma gry, gdzie się można fokusować i to mi się podoba, takie gry mi się podobają, bo tutaj się fokusować nie można, tutaj każdy gra sam i nie można przeszkadzać drugiej osobie i to jest normalna gra, powiedzmy, a resztę to jest, kurde, jeden wielki fokus po prostu i tyle, no, tak. To nie jest wtedy rywalizacja. Moim zdaniem powinni po prostu wprowadzić takie typowo gry, że nie można przeszkodzić innej osobie, tylko liczy się tylko i wyłącznie twój skill i twoje umiejętności, a nie, że się ktoś na ciebie po prostu sfokusuje znikąd po prostu i nagle jest problem po prostu, nie? Bo nie możesz nic grać po prostu, bo się wszyscy na ciebie fokusują, nie? Fallout Pilot, no to on ma lepszy ping po prostu, bo on jest z zagramanicy i tyle, no i tak to wygląda. O, to jest kolejna gra, której nienawidzę, bo tutaj jest jeden wielki fokus, a jeszcze nie doskoczyłem zarąbiście.
Także jeden wielki fokus tutaj tak naprawdę jest na tej mapie, także ja sobie tutaj stanę, prawda, i tu sobie stanę, oj, tam sobie stanę i tak mnie znajdą zaraz, bo to jest moment, jak mnie ktoś jeden znajdzie, to już koniec, nie? O, już leci, o, siema, siema. No i na, raz uderzyłem, no ale co z tego, kurde, po co w ogóle te kiki dodali, ja do tej pory nie rozumiem, bo te kiki nigdy nie działają, ty, dali ci kiki z knockbackiem, to powinny działać w ten sposób, że naprawdę dopiero jak się cała horda zombie na ciebie rzuci, to dopiero wtedy możesz faktycznie, nie wiem, zginąć, tak, a nie, że kurde, masz śmieszny patyczek, nie? I on w ogóle nie działa, w ogóle nikogo nie odpycha, nie? O, wipe, dobra, to tym sobie zakończymy, spróbuję coś tutaj ugrać. Na początku było spoko, no mówię, no Minefield jest dobrą gierką, Wipeout jest dobrą gierką, strzelanie do owiec jest dobrą gierką, kolory, bo to są mniej więcej gry, na których się nie da za bardzo sfokusować i to jest jak najbardziej okej, okay, bo resztę niestety gier jest takich, że no kurde, idzie się po prostu sfokusować i to nie jest zbyt dobre. Pięknie, mamy to. No i teraz to ja mogę skończyć odcinek. No i super, dobra, to ja sobie wychodzę do Huba, prawda? Huba Buba, daj mi suba, nie? Tak se zrymowałem. Życzę wam, żebyście się mniej fokusowali na youtuberów, nie? Bo naprawdę, bo to powoduje, że ludzie, którzy naprawdę chcą z nami pograć i są w porządku, po prostu grają, tak? Rywalizują, tak? I to jest spoko. Rywalizacja na takich serwerach jest świetna. I dzięki temu takie serwery są po prostu, no fajne. Uważam, że są naprawdę fajne. Ale w momencie, kiedy po prostu takie osoby nie potrafią się bawić, tylko i wyłącznie się fokusują na mnie, bo przecież widzieliście, no. No King of the Hill, no to kurde, przecież ja nawet nie mogłem na arenę wejść, bo mnie tylko bili. Co tam było jeszcze takiego? To Block War całe, no dobra, to rozumiem, że faktycznie trzeba walczyć o pole, ale większość osób walczy po prostu o swoje pole, a nie gasi innych, bo ewentualnie jak się już kończy pole, no to się gasi troszeczkę innych. A jak od samego początku gry widzę, że jedna osoba tylko i właśnie mi gasi, no to raczej jest fokus, tak mnie się wydaje, nie? Także po staremu wszystko, Minecraft party nigdy się nie zmieni, jeżeli chodzi o granie z wami, także dopóki wy się nie zmienicie, no to niestety ja nie zmienię swojego stosunku do grania z widzami, no bo tak troszeczkę nie za bardzo, nie? Bo przez takie osoby po prostu... No nie powiem nawet, że mi się humor psuje po prostu, bo tylko nie chce mi się grać Minecraft Party wtedy, no. Tak jak lubię Minecraft Party, tak jak zaczynam z wami czasami grać z niektórymi, to naprawdę odechciała się, no. Pamiętajcie, że przeszkadzanie youtuberowi i powodowanie, że on przegrywa, nie robi z was bohaterów. Nie robi z was świetnych graczy. Wy jesteście tak samo słabymi graczami, jak byliście wcześniej. Tylko przeszkadzacie osobie lepszej, bo wielce nie chcecie, żeby on wygrał. Nieważne. Mam nadzieję, że zdążę się to przetworzyć i widzimy się oczywiście jutro o 8 na mapeczce i o 13:30 miejmy nadzieję na jaskiniowcu, także miejmy nadzieję, że chociaż to mi jakoś wyjdzie. Trzymajcie się, no i cześć.